pierwszaki, dawne maluchy, jeden w drugiego, to same zuchy. Z bijącym sercem stają przed nami, za chwilę zdawać będą egzamin. Serdecznie witam przybyłych na tę uroczystość gości, szanowną panią dyrektor Agatę Hrabię, was, drodzy rodzice, krewni i przyjaciele moich wychowanków. Witam was, drodzy uczniowie z młodszych i starszych klas. Zapraszam do wysłuchania krótkiego repertuaru. Dziś odbywa się bardzo ważna uroczystość. Pasowanie dzieci klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Zanim jednak nastąpi ten bardzo ważny moment, uczniowie muszą pokazać co i czego już się nauczyli. Prosimy naszych młodszych kolegów o przedstawienie się. Mam na imię Robert, mam starszego brata Arka oraz dwie młodsze siostry, Erykę oraz Klarę. Lubię grać w piłkę oraz chodzić na skatepark. Mam na imię Lena, mam trzy siostry i jednego brata. Lubię się opiekować moim synem, lubię się opiekować moją siostrą. Z moją siostrą lubię się bawić z lalkami, a w przyszłości chcę zostać rybakiem. Mam na imię Filip, mam starszego brata Dominika. Bardzo lubię chodzić z tatą w Tatry. Opiekuję się chomikiem, a w wolnym czasie uczę się grać na skrzypcach. Mam na imię Ania. Najbardziej lubię przebywać u dziadusia, który maluje obrazy oraz składa statki z papieru. Lubię śpiewać piosenki oraz bawić się psem, który ma na imię Sor. Mam na imię Olivia. Mam starszą siostrę Kamilę. Bardzo lubię zwierzęta, a najbardziej króliki. Moim ulubionym zajęciem jest jazda na rowerze z tatą i w przyszłości chciałabym zostać malarką. Mam na imię Alicja, mam trójkę rodzeństwa, dwie siostry, jednego brata. Lubię wykonywać zadania w książkach oraz rysować zwierzątka, a zwłaszcza króliczki. W przyszłości chciałabym zostać fryzjerką. Mam na imię Anastazja, mam młodszą siostrę Wiktorię. Bardzo lubię koty, psy i króliki. W wolnym czasie lubię grać w tenisa, marzę o małym króliczku. Mam na imię Rita, mam dwóch braci i jedną siostrę. Lubię się bawić lalkami, a w przyszłości bym chciała zostać piosenkarką. Mam na imię Julia, mam dwóch starszych braci, Jana i Jakuba. Lubię się bawić lalkami i w przyszłości chcę zostać malarką. Mam na imię Michalina, mam starszego brata Arka i młodszą siostrę Janię. Lubię jeździć z tatą na nartach i szkicować. Uwielbiam bawić się z moim chomikiem Rosito. Mam na imię Lidia, mam młodszego brata Adasia. Bardzo lubię małpki, ponieważ one tak samo jak ja. Bardzo lubię balady. W wolnym czasie lubię balować, a w przyszłości chciałabym zostać kucharką. Mam na imię Kalina, mam młodszą siostrę Anielę. Lubię tworzyć różne cudnika z papieru oraz wykonywać fryzury na głowie mojej mamy. W przyszłości bym chciała zostać fryzjerką oraz projektantką mody.
Mam na imię Szymon, mam młodszą siostrę Ingę. Lubię grać w różne gry. W przyszłości chciałbym zostać youtuberem. Mam na imię Mateusz, mam młodszą siostrę Olę. Bardzo lubię grać Uno. W wolnym czasie lubię się bawić z siostrą oraz z kotem. Klasy pierwszej bardzo pięknie się zaprezentowali, a oprócz tego na dzisiejszą uroczystość przygotowali wesołą piosenkę. Długo i wytrwale ćwiczyli, żeby wszyscy obecni na uroczystości byli z nich dumni. Zapraszam do wysłuchania. Moi koledzy, pięknie opanowaliście słowa piosenki. Ja jednak chciałabym dowiedzieć się jeszcze, czy potraficie prawidłowo zachować się w drodze do szkoły. By móc ulicę przejść bezpiecznie, trzeba znać mowę światem koniecznie. Światło czerwone zamyka drogę. Stoję i czekam, bo przejść nie mogę. A gdy się pali światło zielone, idę spokojnie na drugą stronę. Na chodniku przystań bokiem, popatrz lewo-by swym okiem, skieruj w prawo wzrok z okoli, znów na lewo spójrz powoli. Jest jałona, więc spokojnie mogą przez nią przejść przechodnie. Jestem dumna, że moi koledzy znają zasady poruszania się po drogach. Wyrecytowaliście je wspaniale. Jednak jeśli chcecie zostać prawdziwymi uczniami tej szkoły, musicie jeszcze odpowiedzieć na parę moich pytań. Chciałam was zapytać, czy boicie się szkoły? Nie! My się szkoły nie boimy, choć i praca czeka na. Śmiało do niej dziś wkroczymy, bo nauki nadszedł czas. Nauczymy się literek, potem czytać, pisać też. I będziemy mogli już sami przeczytać każdy wiersz. Nauczymy się też liczyć i poznamy cały świat. Będzie czas i na zabawę, każdy więc jest dzisiaj rad. Wspólnie uczyć się jest miło, choćby łatwe to nie było. A gdy komuś idzie gorzej, to ktoś mu pomoże. Każdy w klasie pilnie ćwiczy, pisze, czyta, kreśli, liczy i zdobywa wiedzę stale, żeby świat poznawać dalej. Kamień spadł mi z serca, gdy usłyszałam, że nie boicie się szkoły. Ja jednak muszę was zapytać, czy wiecie, jak należy zachowywać się na lekcji? Na lekcji uczniowie nie mówią chórem. Gdy chcesz coś powiedzieć, rękę podnieś w górę. Gdy nikt się nie spóźni do szkoły, gdy każdy wsteczką się spieszy, gdy każdy jest szczęśliwy i wesoły, wtedy się nasza pani cieszy. Jestem pod wrażeniem, że moi młodsi koledzy tak dobrze znają zasady zachowania się podczas lekcji. Ciekawi mnie jednak, czy potraficie coś powiedzieć na temat naszej ojczyzny. Wszystko dookoła domu i przedszkole, fabryczny dym, żelazna kolej.
Kwiaty za oknem, plon koło bramy, słoneczny uśmiech kochanej mamy. I las to cieniem dzieci zaprasza, wszystko to Polska, ojczyzna nasza. Bardzo pięknie. A czy potraficie powiedzieć, jak nazywa się największa polska rzeka? Wisła! Skoro wiecie, jak nazywa się największa polska rzeka, to na pewno potraficie zaśpiewać piosenkę o Wiśle. Potraficie? Tak! To słuchamy. Doskonale zaprezentowaliście piosenkę o Wiśle. Chciałabym jeszcze wiedzieć, o czym teraz uczycie się na zajęciach? Teraz liczyć się uczymy, to rzeczy ciekawe. Są dwa lisie, trzy skakanki, razem pięć zabawek. Jeden słoń, dwa niedźwiedzie, cztery małe koty. Czego tutaj jest najwięcej, dowiemy się od... Słoń choć duży, to jest jeden, kotów zaś dwie pary. Kotów więcej jest niż słoni, to nie żadne czary. Jeden, dwa i trzy i cztery, i tak do dziesięciu. Dodajemy, rachujemy, liczymy w pamięci. Teraz dwa, trzy, teraz my. Szkoło, szkoło, otwórz drzwi. Każdy z nas dobrze wie, nadszedł czas, by uczyć się. Raz, dwa, trzy. Teraz my. Idę ja, idziesz ty. Trzy, dwa, raz, na nasz czas maszerujmy do swych klas. W takim razie powiedzcie mi jeszcze, czy wy może potraficie czarować? Jeśli bardzo chcesz czarować, musisz znać magiczne słowa. Proszę o to pierwsze z nich, co otwiera wszystkie drzwi. Przepraszam, drugie magiczne słowo. Pamiętam, uśmiech wraca na nowo. I dziękuję słowo trzecie, po nim cudnie jest na świecie. Brawo! Daliście przed chwilą dowód na to, że zasługujecie, by przyjąć Was do braci uczniowskiej. A jaka jest ocena publiczności? Czy uczniowie klasy pierwszej zdali egzamin? Na koniec jeszcze Was zapytam. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? W Jędrzyszczeni. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Moją ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę.
Nasi najmłodsi uczniowie dzielnie wykonali wszystkie zadania i odpowiedzieli na wszystkie pytania. Myślę, że mogą przystąpić do ślubowania. Cieszę się, że wszyscy tak tu mnie przybyli, by być razem z nami w tej radosnej chwili. Proszę o uwagę, panowie i panie, dziś pierwszoklasiści złożą ślubowanie. Prosimy wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu. Kochać ojczyznę. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą. Będę starał się być dobrym kolegą. Swoim zachowaniem i nauką. Swoim zachowaniem i nauką. Pragnę sprawiać radość sobie. Rodzicom i nauczycielom. Rodzicom i nauczycielom. Oraz mojej ojczyźnie Polsce. Oraz mojej ojczyźnie Polsce. Ślubujemy. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Spocznij.
Dziękuję. Dziękujemy za pasowanie. Prosimy wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Dobrze, zapraszam w takim razie Roberta Rajpolda. Zapraszamy Oliwię Kapela. Dziękuję. Zapraszam Annę Jugowiec. Bardzo proszę Filipa Parczewskiego. Zapraszam Julię Gawin. Zapraszam Lenę Sułek. Proszę Michalinę Stawiarską. Mateusz Grabowski. Proszę Anastazję Kotow. Alicja Baran. Szymon Kurek. Poproszę Ritę Szufnarowska. Proszę Kalinę Mirską. Dziękuję. Lidia Szarłowicz. Nie mamy jeszcze dzisiaj przy Stefanii Baranowskiej, Baranek Wojciechowskiej, ale pani wychowawczyni przekaże legitymację. I jeszcze tylko dyplomy pasowania na ucznia, na pamiątkę, żebyście pamiętali. Bardzo proszę Alicję Baran jeszcze raz. Julia Gawin. Tak w ramach skracenia waszej cierpliwości. Mateusz Grabowski. To jest kolejny egzamin przy pasowaniu. Anna Jugowiec. Oliwia Kapela. Anastazja Kotow. Szymon Kurek. Kalina Mirska. Filip Parczewski. Robert Rajpolt. Michalina Stawiarska. Lena Sułek. Lidia Szarłowicz. Rita Szufnarowska. Mogę powiedzieć, że egzamin z cierpliwości zdany. Gratuluję jeszcze raz i życzę samych sukcesów. Dziękujemy. No,
zapraszam jeszcze Julię z klasy drugiej, która ma życzenia przygotowane dla pierwszej. Wiele prezentów wam dają. My zakładki wam wręczamy, bo o książki zawsze dbamy. Wy także o nie dbajcie i każdą książkę szczerze kochajcie. Dziękujemy. Zostaną zakładki przekazane dzisiaj uczniom pierwszej klasy. Bardzo wam dziękujemy.